jesteśmy z Wrocławia. Gramy razem. Strasznie długo. Chyba z 15 lat. 99 roku. No, 14 lat. Wcześniej w zespole Roboto Bebop. Później jednocześnie z zespołem Roboto Bebop. Grając w Roboto Beboku, postanowiliśmy też grać w duecie. Graliśmy jako mikrokolektyw ostatnim razem w Teatrze Mu podczas, zdaje się, tego samego festiwalu. Wcześniej to nie było na Węgrzech. Graliśmy tylko raz. Chyba tylko raz. Nie pamiętam poprzedniego koncertu. Roboto Bebop grał na Siget. Ciężko określić jakby styl. Jest to muzyka elektroakustyczna, oparta na improwizacji, ale jest też wiele momentów jakby ustalonych, napisanych, które są bazą do tego, żeby się. Które są bazą do tego, żeby się od nich uwolnić tak naprawdę. I oczywiście ona, można powiedzieć, że wywodzi się odrobinę albo w dużej mierze z jazzu, czyli takiej najlepiej znanej może na świecie, albo najlepiej znanej dla naszej kultury muzyki improwizowanej, ale również mamy różne fascynacje muzyką elektroniczną, muzyką współczesną, klasyczną, muzyką folkową z różnych stron świata, muzyką pradawną. Chyba mógłby pewnie wymieniać plus. Coś dodać? Metamuzyką. Metamuzyką, gigamuzyką. Ale. A wykształcenie mamy muzyczne. Kuba chodził do szkoły muzycznej, ale nie był zbyt zadowolony z systemu edukacji. Jestem samoukiem. Kuba jest samoukiem. Ja również jestem samoukiem, aczkolwiek skończyłem wszystkie stopnie edukacji muzycznej w Polsce i sam od 10 lat już na uniwersytecie. Na wydziale artystycznym, na kierunku jazz i muzyka estradowa. Będzie program z najnowszej płyty Absent Minded, która ukazała się w lutym w tym roku. Nie mieliśmy jeszcze zbyt wiele okazji, żeby koncertować. Trochę teraz jest koncertów na jesień. Graliśmy wczoraj w Rumunii, dzisiaj tutaj gramy koncert duży we Wrocławiu z nową płytą. Budujemy w tej chwili trasę wokoło londyńskiego koncertu listopadowego. Cały czas grając po części materiał jakby z nowej płyty, chociaż nowa płyta jest właśnie też takim trochę uchwyceniem tego, jak pracujemy, jak improwizujemy w dużo większym stopniu niż pierwsza płyta, która była taką rejestracją wcześniejszych pomysłów i była bardziej konkretna. Ta jest uchwyceniem tych improwizacji, które nas najbardziej pociągają. Także no tak zawsze konstruujemy rzeczy, że mamy przez te wszystkie lata bardzo dużo ustalonych rzeczy, które dają nam swobodę do tego, żeby ich nie grać.